wszystkim. Hejo! Tutaj znów nasz maraton Samitia i Tygrysia i tutaj będą Simsy, czyli takie oto... Takie... Gramy tutaj sobie rodziną, na której uczyłam się grać w Simsy 4. Taką rodziną. Tutaj jakiś taki odbić. Na tym odcinku steruje Samitia, może na następnym ja będę sterowała, tak. Jeżeli mi da. Nie no, dam ci oczywiście. Z daleka te oczy tak dziwnie wyglądają, a z bliska tak normalnie. Dobra, nie będziemy tutaj omawiać filozofii oczu, tylko zacznijmy może już taką rozgryweczkę. Dobrze, oczywiście ja tutaj z gotowych pokoi, tylko zapomniałam, żeby zrobić im łóżko i w końcu mają tylko jedno łóżko na 3 osoby. Jedno łóżko? To wstaw im coś tam. No gdzie? Mam taki fajny domek. Podoba mi się ten domek. Simsy 4. Masz jakieś dodatki do tego? No, jeszcze nie, jeszcze no. A co tam za rakieta stała? A to była rakieta, na której mogą polecieć. Polecieć na księżycy? No, mogą mieć misję. Ona zazwyczaj ma misję. Araceli, chodź tu. Okay. Zagadaj tego gościa. Nie gadaj z tą babką, tą siostrzyczką. Pogadaj z nimi. No i śmieszne, bo pierwszy raz chyba widzę, zabawne że... powitanie zrób. Można w Simsach tylko ćwiczyć na ziemi. No, można właśnie. Leć go powitać przyjaźnie. O, przyszedł. Przyleciał. Ona z nią gada. Nie, grupowa zrozumowa z Yuki i Don. On się Don nazywa? Co on tu robi? Porozmawiają się historię o kosmicach. Zrobili sobie selfie. No, zrobimy sobie selfie. Się przytula z kimś. Melisa Pancakes. On jest młody dorosły. Młody dorosły. On wygląda dziwnie troszkę. Lecimy w kosmos. Polecimy Aracelką. Przepraszam, że tak tutaj krzeczy, ale musiałam coś odstawić. Dobrze, nie rozmawiaj z tymi gościami i gościuwami, tylko idź badaj kosmos. Badaj kosmos. Jak ona jest śmieszna, ma różowe włosy. Dum. Mogliśmy obserwować, jak leci, co nie, do góry. No. No ale cóż. Ale jeszcze na niejedną misję ją wyślemy. O! Alarm komunikatora. Araceli właśnie przeżywała swoje najlepsze chwile na odbicie planety Dajscot, gdy nagle błogie nieróbstwo przerwało jej alarm komunikatora. To dyspozytor, który prosi o pomoc w zażegnaniu niepokojów społecznych na Tatooine, chcąc zmienić nieco scenerię. Araceli zgadza się przyjąć misję i mnie zobaczyć, co się tam dzieje. Mknie zobaczyć. Dobra, zobacz. Na Hiatun, nie wiem, jak to się czyta. Jak wiecie, jak się to czyta, to piszcie w komentarzach. Polecamy się na przyszłość. Zobaczmy, tu jest zalamka, znika. Jak się do niej przybliżam, to ona znika. No, bo chyba wyłączone, żeby widzieć właśnie. A ja nie wiem, ja jeszcze tutaj wielu rzeczy nie rozumiem, ja dopiero co się uczę. No ja przecież pierwszy raz teraz z tobą w czwóreczkę gram. No, zbuntowani koloniści. W drodze na planetę Araceli otrzymuje od dyspozytora więcej szczegółów. Zdaje się, że kolonia na księżycu planety Hiatun grozi rebelią i powołaniem własnego rządu. Negocjacje zostały zerwane, a ponieważ strony nie chcą ze sobą rozmawiać, to Araceli musi ich pogodzić. Z kim porozmawia najpierw? Rząd planetarny, kolonia na księżycu. Co wybieramy? Może... Ale z kolonią. Kolonią też bym tak radziła, żeby najpierw pogadała z kolonią. Zobaczymy, co tam jest z tego wyjdzie. Pogodna. Ona to powinna być... O co? Co się z nim dzieje? Księżyc uciśnionych. Araceli postanawia darować sobie oficjalną propagandę i najpierw wysyłać kolonistów. W chwili, gdy wylądowała na żółtym księżycu,
i rakietę otoczył tłum gniewnych kolonistów. Twierdzą, że rząd na planecie jest despotyczny i zamierzają sabotować planetarne replikatory żywności, programując je tak, by wytwarzały wyłącznie niegrillowany ser. Co powinna zrobić Araceli? Zjeść ser. Wesprzyj intrygę kolonistów, ostrzyż planetę. Nie wiem. W sumie tutaj ty musisz to podjąć. No ale masz jakiś pomysł? No może można by było ostrzec. W sumie, nie wiem, w sumie. Ale jak jest despotyczny... Jesteśmy za kolonistami, czy za mieszkańcami planety? No kurczę, o to jest teraz pytanie. Dobra, chwila grozy. Daj wesprzeć intrygę kolonistów, niech będzie. Ryzyk fizyk. Dzień dobry, ty. Dzień dobry, Yuki. O czym wy gadacie? Szczęśliwe. Ona gada, jakby z nią flirtowała, to jest straszne. Lawina kanapek! Dzięki pomocy, jakiej udzieliła Araceli, replikatory żywności na Hiatuin zaczynają wyrzucać z siebie niegrillowany ser. Z hiperprędkością siły rebeliantów szybko zostają przesypane obrzydliwymi kanapkami. Araceli aresztowana razem z nimi, zmuszona odejść z telewizora do lądowania od swojej rakiety, aby opłacić kaucję za całą. Już jest to. Szkoda, mogłyśmy nie wspierać tych rebeliantów. No ale ja tak myślałam, że właśnie, że jeżeli damy to, to wtedy możemy. O ludzie! O jacie, co tu się stało? Bo replikatory lądowania zabrała. Jaka mina. Oszołomiona, o ludzie, co się z nią stało? Twarde lądowanie, dziewczyno, ty lepiej, co jesteś szczęśliwa życiowo. Może ty, co tu jest? Odeśpij to. Nie rozmawiaj z dziewczyną, która dostała kuku, tylko śpi, odeśpij to. Idź spać, odeśpij to. Będziesz szczęśliwa. Ktoś musi teraz tą rakietę naprawić. O ludzie. Ej, ile to ma w ogóle baterii? 27, oj, to zarobimy. No i tak zaraz kończymy. Teraz sobie śpi. Coś tą. No niech ona odbuduje. I zamiast flirtować ze swoją o, siostrą. O, ty siak. Uff, ale ja tu i tak gram na kodach, bo to przecież. Więc może sobie iść. Może i przejdzie ten nastrój do filtrowania wody. No kosmitach myśli. Myśli o kosmitach, którzy zniszczyli tą piękną rakietę, którą tyle budowaliśmy. Niestety. Ale zdarzają się takie wypadki. Ważne, że Araceli przeżyła. Gdyby umarła, to by było niefajne. O, to może, bo Araceli chce zostać barmanką, więc może sobie zamiast spać, to może ona ćwicz przygotowywanie drinku. No, może lepiej ćwicz, bo nie wiadomo, co to tam będzie. Ona chce odespać, drzemnąć się chce. O ludzie, ona dzisiaj ma kuku i chodzi w bieli. O, dobrze, że się przebrała. No. I iść robić drinki. Żeby nie było. Yuki osiągnęła trzeci poziom nauki kosmicznej. Fajnie, może zostanie w przyszłości kosmitą. Coś chyba jej się wylało. No, ona się dopiero uczy, tak samo jak wszyscy tutaj się dopiero uczą, tak samo jak ja się dopiero. Jeju, ona siku potrzebuje, ona se gra. O ludzie. Ciekawe, ile już jest zaraz, pewnie nam utnie. No. Ła. Pierwsze 10 minut minie. O. Uj, jak ona wymachuje tymi rękami. O ludzie. To może ty byś coś tam zrobiła, chociaż żeby. No i na razem do kibla idą. Co time is it? Serge Blue. Poszło wam. Jejku. O, naprawiłaś rakietę. Ojoj, chyba coś włączyłam. Oj. Czekaj, ty ja przejmę stery na razie. Przejmij stery, ja idę podłączyć router do ładowarki. Weź to na kolana może. Razem z tą książką. Oła. Razem z tą książką, a to daj mi książkę. Proszę. Dan Kishen. Okej, to możesz coś tam się nim zająć. No właśnie. Dobra, to co by tutaj zrobić, skoro zostałam sama z tymi filmami? Dobra, zobaczmy, jak oni tutaj z tymi ich potrzebami głodna jest.
To może tak, moi ludzie, jak tu się, aha, coś takiego. No, dlaczego to nie działa? Gdzie tutaj jest ta kuchnia? Właśnie było krótkie cięcie. Teraz tak, teraz która z nich się czuje najlepiej? Ta chyba czuje się dobrze, ale psychicznie niekoniecznie. No dobra, niech ona. Psychicznie niekoniecznie. Ok, to teraz tak, pójdziemy do leśnej polany. Taki jest mój pomysł. Tyle na odcinku jeden zrobimy. Tak, bo będziemy to liczyli. No właśnie, dobra, to tak. Leśna polana jest tutaj, gdzie jest ten najlepsi przyjaciele. Chodźmy do niej. Samolotem do domu, który jest obok, co nie? No. Kogo ze sobą weźmiemy? No to... A Raceli gotuje, no to okay. Może i Gucję weźmiemy. Okay. Ona jest z innej rodzinki. Bo Łucja już była w tym, w leśnej polanie, więc może ona będzie się znała chociaż trochę na rzeczy, a nie. Serio, maraton jest taki wykańczający. No, szczególnie dla nas. No, dla was. Nie dla was to radę obejrzeć 20-minutowy film. Dla nas, zanim to nagle gramy, lecimy, zmontujemy. Szczerze, my nagrywamy po kilka godzin dziennie. Chociaż odcinek jest 20-minutowy, to nas to tak wykończa. Wykańcza, o jej uniu. Poszukajmy teraz Magic Drzewka. O, tu jest Magic Drzewko. Weź tu z nią nie gadaj, tylko weźcie. No dobra, możesz chwilę pogadać, ale musisz obejrzeć to teraz. Bo ona musi teraz się zaprzyjaźnić z tym drzewem. Zaprzyjaźnić z drzewem? Tak, bo to drzewo potem ją wpuści do leśnej polany. Obejrzyj, aż w końcu drzewo się z tą zaprzyjaźni. Zobaczmy, jak tam pewnie się podlej. Pierwszy raz widzę, żeby udało się z drzewem się zaprzyjaźnić. No bo to jest magiczne drzewo. Ja znam tylko kroworoślinę, która może cię zażreć. No, a to nie jest taka, to jest taka inna forma przyjaźni. I rozmawiaj o korzeniach. Jeszcze raz rozmawiaj o korzeniach. Tak interesują. To jest drzewo, to możesz rozmawiać. O pochwal liście. O! Wybierz się na leśną polanę. Nie ma co się cackać, wybieramy się na leśną polanę. Bo już raz odkryłam leśną polanę, więc nie będziemy mieć teraz już problemów, żeby odkryć leśną polanę, bo już odkryłam ją za pomocą Lucji. To dziwnie brzmi, ale za pomocą Sima takiego. Lucja weszła do Narni. Weszła do Narni, tak dokładnie. Tylko, że nie przez starą szafę, tylko przez stare drzewsko. No, to księży Kaskadini wrócili przez drzewo. O, no właśnie, no to zawsze coś. To znaczy w filmie, nie wiem jak w książce. Nie no, film jest oparty na książce. No tak, ale czasami zmieniają niektóre rzeczy. Ona se gada. Wolę pewniej, bo pewniej wolę powiedzieć. O, niech ona poszuka żab i potem niech przez telefon zawoła tutaj swoją... Z spędzenia czasu na tej porceli swoją najbest friend w Łucję. Bo Łucję jest przecież taka zapewna. Jalurba Kitsuni. A potem się okaże, że Łucja śpi na ławce w parku. Teraz tu będzie, jej! O, ona jest sfuchnięta na nią? Błagaj o wybaczenie, czy coś takiego może? Błagaj o wybaczenie. Zapytaj o zawód. Ona nie ma zawodu, ona jest bardzo popraw humor. Właśnie, bo jesteś przecież... Pando? Teraz w politykach możesz sobie pożartować. Levar, Samzo, Dami. Pochwal szczerze, właśnie, to jest ważne. Pochwal szczerze, to jest ważne. Co by
Entuzjazm się przyrodą. Var pasa. Basic musma parib. Grać sek. Arveni shopshim. Zubar. Bruhana deloka. O ludzie, gdy ona się do niej wprowadziła, to było straszne, bo przecież ona mieszka ze swoim mężem i dwójką dzieci. Znaczy... Umura, Jensiba, narzekaj na miejscową młodzież. Wum. A, Fibna, Fina, Fibzi, Jongi. Ah, Wanu. Anazuk, Answars, Anji. Anji. Oh, goodbye. Selfika sobie. Nie, selfie. Się cieszymy z selfie. Teraz Belka. Menu. Gdzie tu jest? Przytuliła. Minci, Bnata. Nie gadają o jedzeniu. Brushu. Mimimiu, Riva. Veruda, Kambul. Lumbik, Jarl. Rubara. Alopa, Brulana. O, ona ma jedzenie. Zamboskiba, Zubatub, Lava Zubi. Weź kawałek sobie. Szajben. Na ziemi. No i je w sobie. No stojąco. Co tym razem? A beamy shrozy z Miloy. Watanabe! Pifital dimdash. Jeśli ty kochasz przyrodę, to powinnaś też kochać ciasto owocowe. A może akurat jej nie smakuje ciasto owocowe, spróbuj. Oka psuła czasu. O, dawaj. O, niech popisze ciasno do przyszłości. O, Watanabe. Szybko, na odcinku, żeby jeszcze było. Trofeum My Sims znalazł w przyszłości. Sharp, no to możemy już kończyć, no bo odcinek już tak będzie długo trwał. No. Dziękujemy za oglądanie. Maratonu. Kolejny dzień maratonu. Zapraszamy do oglądania również innych odcinków. Żegnamy się z wami w tej pięknej atmosferze. Jak jedna je niedobre ciasto, druga gdzieś dzwoni lub coś gra na telefonie. Gra chyba w Blick Blog. No to pa!